Dzień dobry, Jan Piątkiewicz, Bike Show CC. Witam Was dzisiaj po raz kolejny. Dzisiaj witam Was w odcinku, który już był zapowiadany. Pogoda się zepsuła, więc jest idealny czas na to, aby nadrobić zaległości, jeżeli chodzi o zimowe testy i testy zimowych ciuchów. Jak tutaj już widzicie pewnie częściowo, przygotowałem dzisiaj kilka ciuchów do podsumowania. Dzisiejszy odcinek poświęcamy podsumowaniu kurtek, które testowałem przez zimę. Było ich dużo. Trzy zdążyłem sprawdzić naprawdę dobrze. Dwie są zupełnie nowe i o nich powiemy sobie tak naprawdę troszeczkę pokrótce, ale pewnie wkrótce będzie okazja, żeby zająć się nimi bardziej dogłębnie, no i podsumować te dwie nowe kurtki. To są nowości od Raso trochę bardziej, ale zanim będę mógł o nich coś więcej powiedzieć, oczywiście trzeba je lepiej poznać i lepiej przetestować. Ale dzisiaj lecimy z takim całościowym przeglądem tego, co przetestowałem tej zimy, jeżeli chodzi o kurtki. Oczywiście będziemy się spotykali też przy okazji innych filmów i podsumujemy inne akcesoria, odzież i tym podobne rzeczy, które przetestowałem w zimie. Lecimy! Mamy dzisiaj oczywiście dość skromne możliwości, jeżeli chodzi o zaprezentowanie Wam wszystkich detali kurtek, które na sobie Wam dzisiaj prezentuję i które podsumowuję, ale generalnie rzecz biorąc w tym filmie chodzi o to, żeby podsumować moje wrażenia dotyczące konkretnych produktów. Linki do tych produktów znajdziecie w opisie do filmu, więc jeżeli chcecie jakichś bardziej szczegółowych informacji, jeżeli chcecie bardziej szczegółowych zdjęć, to oczywiście wszystko sobie znajdziecie w linkach w opisie. Dodatkowo oczywiście osoby, które oglądają moje filmy często wiedzą, że wszystkie te kurtki się pojawiały wielokrotnie w różnych filmach. Pytaliście o nie wielokrotnie, więc wszystkie detale też gdzieś tam się po prostu przewinęły. Pierwsza kurtka, zaczniemy sobie od gradacji, od najcieplejszych do najchłodniejszych. Kurtka, którą mam najdłużej. Endura Pro SL Prima Loft, kurtka, której używam od dwóch sezonów w zimie. Absolutnie moja najcieplejsza kurtka rowerowa i kurtka, która zdobyła moje serce tak naprawdę tym, że używam jej nie tylko na rowerze. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kurtka z wypełnieniem ze sztucznego puchu, czyli z Prima Loftu. Świetnego materiału, który bardzo dobrze izoluje przed zimnem, fajnie nas ogrzewa, a przy tym wszystkim ma ogromną zaletę, czyli kiedy jest mokry, bo na przykład padała mrzawka, padał deszcz, albo wy się po prostu spociliście, to materiał ten nie traci swoich właściwości, czyli dalej się nie wychładza, dalej nas izoluje i dalej zapewnia nam komfort termiczny. Kurtka po dwóch latach używania. Bardzo fajna rzecz, której używam zarówno do jazdy w bardzo niskich temperaturach. Ja jestem osobą, która generalnie w zimie nie marznie. Nie ubieram się grubo na rower. Staram się jeździć tak, żeby samemu sobie zapewnić ten komfort termiczny poprzez wysiłek, poprzez ogrzewanie organizmu. Więc ja tę kurtkę stosuję do nawet minus 10 stopni tylko i wyłącznie z potówką pod spodem i nie jestem w stanie jeździć w tej kurtce w temperaturach powyżej 0 stopni. Oczywiście mówimy o takim zastosowaniu bardziej sportowym. Wiadomo, że kiedy używamy jej na przykład do jazdy po mieście albo do jakichś dojazdów, no to siłą rzeczy można ją ubrać przy wyższej temperaturze. Natomiast tam, gdzie w grę wchodzi bardziej sportowa jazda, wysiłek, to używam tej kurtki wyłącznie poniżej 0, bo jest po prostu bardzo, bardzo ciepła. Wypełnienie z Prima Loftu pojawia nam się w rękawach. Jest ono z przodu rękawów. Tutaj z tyłu znowu jest materiał, który jest cieńszy. Wypełnienie jest z przodu, a tył, jak widzicie, jest z takiego materiału, który jest cieńszy, tam nie ma ocieplenia. Wszystko po to, żeby lepiej odprowadzać ciepło. Krój powiedziałbym nie bardzo dopasowany. To jest kurtka w rozmiarze S. Ja mam 1,78 m wzrostu, 75 kg. I nawet mam wrażenie, że ta kurtka podczas jazdy szosowej przy większych prędkościach troszeczkę jeszcze łopocze na wietrze, więc warto zwrócić uwagę na dopasowanie. Jeżeli chcielibyście jej używać jako kurtki szosowej, to lepiej brać rozmiar mniejszy, jeżeli chodzi Wam o taką kurtkę do wszystkiego, do komunikacji codziennej, do tego, żeby sobie ją wrzucić na przykład do torby na bikepacking i mieć ją jako taką awaryjną kurtkę po rowerze, kiedy zrobi się zimniej, no to wtedy troszeczkę luźniejszy model, troszeczkę luźniejszy rozmiar można sobie wybrać. Ma długie rękawy. Jeżeli chodzi o krój, tył jest oczywiście troszeczkę dłuższy, natomiast przód jest krótki, jak to w kurtce rowerowej. Natomiast rękawy są długie. Popatrzcie, ja jestem osobą, która ma raczej dość długie ręce. Natomiast tutaj rękawy naprawdę w tej chwili, co byście nie robili, zasłaniają Wam cały nadgarstek, więc nie ma problemu z tym, że będzie na przykład przerwa między rękawiczkami a kurtką. Z tyłu trzy kieszenie, bardzo fajny feature w postaci dwukierunkowego zamka. Ja bardzo sobie to cenię w kurtkach, zwłaszcza w takich kurtkach, które są z założenia ciepłe. Chodzi o to, że kiedy jedziecie na podjeździe, kiedy jedziecie powoli, robi Wam się za ciepło, to macie tak naprawdę możliwość rozpięcia prawie całej kurtki bez konieczności potem walki z zamkiem. Oczywiście
w przypadku normalnego zamka można ją rozpiąć od góry, ale wtedy pojawia nam się ten problem, że kurtka od razu łopocze na wietrze i wypełnia nam się powietrzem. W przypadku tego typu rozwiązania zamka dwukierunkowego po prostu rozwiewają nam się tylko poły kurtki, a kiedy dojedziemy do góry, kiedy zjeżdżamy, można jednym ruchem ręki bez puszczania kierownicy po prostu kurtkę zapiąć, więc bardzo fajne rozwiązanie. 2 lata prania w pralce z innymi ciuchami, bez jakiejkolwiek impregnacji. Tych prań było naprawdę mnóstwo. Nie widzę żadnych większych śladów zużycia. W tym roku zaczęły się pojawiać jakieś pierwsze nici, które mi się tutaj z rękawów pojawiają. Natomiast myślę, że bardziej zaszkodziło tej kurtce jeżdżenie w lecie, tudzież jesienią na skuterze i parowanie jej z rękawicami motocyklowymi, takimi troszeczkę grubszymi z rzepami, które mi gdzieś tutaj rękawy łapały. Najcieplejsza kurtka. Gorąco ją polecam, naprawdę, gorąco, naprawdę jest ciepła. W tym roku jest też dostępna w wersji pomarańczowej, więc dla tych, którzy chcieliby być trochę bardziej widoczni, to jest to super opcja na bardzo duże mrozy albo dla zmarzlaków, bo znam osoby, które jeżdżą w tej kurtce powyżej zera, ale są osobami, które generalnie bardzo marzną na rowerze i bardzo sobie ją cenią za to, że jest lekka i faktycznie, kiedy się spocimy, nie traci swoich właściwości. Kolejna pozycja na naszej dzisiejszej liście od kurtek najcieplejszych to jest klasyczny softshell od Raso. To jest softshell, który jest dostępny w ofercie Raso od dłuższego czasu. W tym roku był poddany troszeczkę odświeżeniu. Pojawiły się odblaskowe aplikacje na rękawach. To jest kurtka prosta do bólu, ale jest to jeden z tych elementów kolarskiej garderoby, który sprawdza się praktycznie zawsze, czyli kurtka typu softshell z takim miękkim ociepleniem. Czym jest tego typu kurtka? Po co jest tego typu kurtka? To jest po prostu kurtka na warunki, nazwijmy to ogólnozimowe. Ja je używam od mniej więcej plus 4, plus 5 stopni do dużego mrozu, w zależności od tego, co ubierzecie pod spód. Kiedy jest 4 czy 5 stopni, ubieram pod spód wyłącznie cieniutką potówkę i w zasadzie w takiej konfiguracji jestem w stanie tej kurtki używać do temperatury minus 4, minus 5 stopni. Poniżej tej temperatury warto wrzucić coś z długim rękawem, coś troszeczkę cieplejszego. Softshell ma pewne właściwości hydrofobowe, czyli w jakimś tam stopniu radzi sobie z mrzawką. Natomiast nie jest to materiał, który jest wodoodporny. To jest kurtka, kiedy będzie na Was dłużej padał śnieg, kiedy będzie na Was dłużej padał deszcz. Oczywiście w końcu przemoknie i nasiąknie. I tutaj pojawia nam się największy problem softshelli, bo jeżeli chodzi o taką kurtkę, jak pokazywałem Wam przed chwilą, czyli tą kurtkę z wypełnieniem sztucznym puchem, to nawet jeżeli zmoknie, to dalej Was chroni przed zimnem. Softshell, kiedy przemoknie, kiedy zmoknie, robi się bardzo nieprzyjemny i po prostu szybko się w niej wychładzamy i marzniemy. Niemniej jednak na takie normalne warunki bardzo, bardzo udana kurtka. Największe plusy softshelli są takie, że to są kurtki praktycznie niezniszczalne. Ta kurtka została przekatowana tej zimy naprawdę na gravelu, w różnych okolicznościach, prana wielokrotnie. Myślę, że ta kurtka przez ten sezon dostała w kość niewiele mniej niż ta Endura przez 2 lata, ze względu na to, że naprawdę bardzo często w niej jeździłem i wygląda praktycznie jak nowa. Nie widzę żadnych śladów uszkodzeń, żadnych problemów. Kurtka fajna pod kątem jazdy szosowej, bo jest bardzo, bardzo mocno dopasowana i to jest coś, co możecie też potraktować w niektórych sytuacjach jako wadę, ponieważ to jest rozmiar M. Jak widzicie, jest na mnie naprawdę bardzo mocno dopasowana. Oczywiście to jest materiał, który jest w jakimś stopniu elastyczny, więc to nie przeszkadza. Natomiast bez wątpienia jest to kurtka dopasowana i warto to wziąć pod uwagę. To jest rozmiar M. Myślę, że dla osób po prostu troszeczkę grubszych albo osób wyższych na pewno bawimy się już większe rozmiary. Nawet jeżeli macie mój wzrost, ale ważycie na przykład powyżej 80 paru albo 90 kg, to zdecydowanie wybierałbym te rozmiary duże, typu na przykład XL. No L to już jest podstawa, bo nie ma problemu z wielkością, z długością rękawów, ale te kurtki są po prostu bardzo mocno dopasowane. Z tyłu mamy taką klapę, która ma nam chronić 4 litery oczywiście przed wodą chlapiącą spod kół, ale nie jest to jakoś specjalnie efektywne. Ta klapa jest po prostu za krótka. Mamy 3 kieszonki normalne i jedną dodatkową małą kieszonkę zapinaną na zamek. Ciepła, sprawdzona kurtka. Największy plus z mojej strony zatrwałość. Fajne jest to, że jest dopasowany krój na szosie. Natomiast jako minusy klasyczne cechy softshelli, czyli nie radzi sobie zbyt dobrze i zbyt długo z wodą i warto zwrócić uwagę na bardzo dopasowany krój, bo dla wielu osób ta kurtka po prostu nie będzie rozwiązaniem ze względu na to, że po prostu będziecie się w niej nie mieścić. Teraz chyba największa rewelacja, jeżeli chodzi o odkrycia tego sezonu zimowego, czyli kurtka z JMP, polska kurtka, zresztą poza Endurą dzisiaj, to oczywiście prezentujemy głównie polskie produkty, bo przecież Raso też jest polską firmą szyjącą swoją odzież w Starym Sączu. JMP, firma z Nowego Targu,
Recenzja tej kurtki oczywiście znajduje się już na kanale, gdzie się moimi spostrzeżeniami z Wami dzieliłem. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moje opinie o tej kurtce po reszcie zimy i po okresie wiosny. Kurtka ta stała się moim takim obowiązkowym elementem, który zabieram na każdy wyjazd, niezależnie od tego, jaka jest pora roku i w jaki rejon świata jadę, bo zabieram ją na wyjazdy na gravela do Warszawy w okresie polskiego przedwiośnia i temperatur typu na przykład plus 5 stopni, a z drugiej strony towarzyszyła mi też podczas wyjazdu do Hiszpanii, gdzie zdarzyło mi się ją zabierać ze sobą do kieszonki, kiedy jechałem w góry przy plus 15 stopniach. Krótkie streszczenie, żeby nie powtarzać tego, co o tej kurtce już mówiłem. To jest kurtka, która w jednej z filozofii ubierania się na rower stanowi tą wierzchnią warstwę. Tutaj taka dygresja. Jeżeli chodzi o sposoby ubierania się na rower, zawsze mamy te dwie szkoły, czyli jedna szkoła jest taka, żeby ubierać się po prostu w sposób taki, że ubieramy coś, co jest ciepłe i co nas dobrze izoluje przed wiatrem na zewnątrz, a pod spód ubieramy tylko coś bardzo cienkiego. A druga szkoła, która ma myślę, że równie dużo zwolenników i która w teorii jest tą bardziej dominującą, to szkoła tego, aby ubierać się na cebulkę, czyli ubieramy się w kolejne warstwy, tak, aby w razie tego, kiedy zaczyna nam się na przykład robić cieplej, albo zmienia się sytuacja na drodze, albo pogoda się zmienia, możemy te warstwy kolejno rozpinać, zdejmować i przez to, że one są cienkie i lekkie, możemy na przykład taką kurtkę zdjąć, zwinąć szybko i schować do kieszonki. Więc pytaliście mnie kiedyś o to, na jaką temperaturę ta kurtka się nadaje, więc tak naprawdę ta kurtka nadaje się na temperaturę zarówno plus 15 stopni, plus 20 stopni w deszczu i na minus 10, w zależności od tego oczywiście, co ubierzecie pod spodem, bo celem i zadaniem tej kurtki jest po prostu izolacja Was przed zimnem, przed wiatrem, jako tej zewnętrznej warstwy. To nie jest kurtka w żaden sposób ocieplona, to jest kurtka, która po prostu jest barierą. Bardzo dobrą kurtką z membraną, która Was izoluje przed wiatrem i przed zimnem. Największe plusy, największe minusy, jakie zauważyłem po tym okresie. Największy plus to oczywiście fenomenalny materiał, zwłaszcza w tym przedziale cenowym. Mówimy o kurtce, która kosztowała przynajmniej, kiedy do mnie trafiała, poniżej 500 zł. I w tej cenie dostajemy membranę z oddychalnością 40 tysięcy gramów. To jest fenomenalny wynik, zresztą myślę, że osoby, które interesują się odzieżą turystyczną, sportową, zdają sobie sprawę z tego, jak dobrej klasy jest to materiał. Jak rzadko się w ogóle zdarza, żeby tego typu materiał pojawiał się w odzieży w tej cenie. I to naprawdę działa, ponieważ jest to ten rodzaj odzieży, który mogę ubrać na praktycznie dowolnej intensywności trening szosowy i po prostu czuję, że ten materiał oddycha. Oczywiście jak totalnie dacie wpalnik i pod spód ubierzecie coś grubszego jeszcze, to prędzej czy później się oczywiście spocicie. Nie ma na to siły, natomiast czuć, że ta wymiana ciepła jest dużo lepsza niż w wielu produktach bardziej znanych firm, które są znacząco droższe po prostu. Taki parametr membrany jest w tej klasie cenowej po prostu niespotykany i naprawdę przekłada się bardzo mocno na komfort termiczny. Kiedy jedziecie tak sobie po prostu normalnie na rower i ubraliście pod spód na przykład bluzę albo tak jak ja dzisiaj na przykład koszulkę kolarską z długim rękawem, to podczas takiej normalnej jazdy, niech to będzie na szosie około 30 km na godzinę, ale nie żadne sprinty, to potem docieracie do domu, zdejmujecie tą kurtkę i koszulka pod spodem jest po prostu sucha. To nie jest coś bardzo oczywistego. Jeżeli chodzi o plusy, minusy jeszcze. Rozmiar, dopasowanie. Ja wziąłem troszeczkę za dużą. To jest MK i moim zdaniem ta kurtka mogłaby być na mnie bardziej dopasowana. Myślę, że powinienem wziąć S-kę, bo o ile teraz jest super wygodnie i czuję, że mógłbym ubrać pod spód coś grubszego, to jednak zauważyłem, że tej zimy głównie używałem tej kurtki z dość cienkimi rzeczami pod spodem i zawsze po prostu miałem gdzieś te zbędne fałdy materiału, których mogłaby po prostu nie być. Mogłaby ta kurtka być bardziej dopasowana i pewnie mniej było potała na wietrze i to wszystko byłoby trochę bardziej dopasowane, więc weźcie to pod uwagę. W przeciwieństwie do kurtki Raso, którą Wam przed chwilą pokazywałem, która jest bardzo dopasowana, ta kurtka dla odmiany dopasowana bardzo nie jest. Jest po prostu komfortowa i dość swobodna. Z tyłu mamy troszeczkę dłuższy krój, który pozwala nam zasłonić 4 litery, aczkolwiek nie ma tej żadnej takiej dodatkowej klapy, więc ten materiał się z czasem podwija, więc nie należy go chyba traktować specjalnie jako takiej trwałej osłony. Nie ma ta kurtka kieszeni, mamy tylko dwa takie otwory wentylacyjne, które służą też jako dojście do kieszonek. Czyli jeżeli ubieracie ją pod spodem na kurtkę albo koszulkę rowerową, to macie dojście do kieszeni, można w razie czego te zamki zapiąć. Kolor jest bardzo dobrze widoczny, ja jej używam często w złą pogodę po prostu, przez to, żeby jeszcze trochę podnieść swoją widoczność na drodze. No i mamy też odblaskową aplikację w postaci tego napisu na rękawie i mamy też odblaski na tyle, też bardzo mocno widoczny. Tutaj ten panel odblaskowy jest naprawdę bardzo, bardzo mocno się świeci i odblaskuje. Czyli chodzi o podsumowanie, bardzo, bardzo ciekawa opcja.
kurtka polska, kurtka z fenomenalnego japońskiego materiału, który naprawdę robi robotę i o ile jest dostępna, bo problem często jest taki, że te kurtki się bardzo szybko wyprzedają, kiedy pojawia się materiał, ponieważ producent zamawia materiał z Japonii i praktycznie na miejscu od strzała te kurtki wyprzedaje. Tak było po mojej pierwszej recenzji tej kurtki, że praktycznie wyprzedały się wszystkie, łącznie z tym, że producent szył te kurtki na gwałt w kolorach, które nie były normalnie dostępne. Po prostu wzięto zapas materiału, który był przeznaczony na kurtki narciarskie i kurtki turystyczne i uszyto z nich jeszcze kurtki rowerowe. Z tego co wiem, to wkrótce będą znowu, albo już są dostępne, możecie sobie sprawdzić. I pojawiają się też warianty damskie, więc fajnie się to wszystko rozwija. Bardzo, bardzo ciekawa bez wątpienia kurtka. Były już elementy i ciuchy, które sprawdziłem naprawdę bardzo dobrze. Tak jak wam mówiłem, dwie ostatnie kurtki to tylko lekkie wprowadzenie i pierwsze wrażenia, ponieważ na taki bardziej dogłębny test będziecie musieli trochę poczekać, bo będę musiał po prostu te kurtki lepiej poznać. Taką mam zasadę, że staram się o wszystkich rzeczach takie bardziej kategoryczne sądy wypowiadać dopiero wtedy, kiedy naprawdę lepiej je poznam. Ale to są dwie ciekawe nowości, o które pytaliście pod filmami, ponieważ pojawiły się już u mnie na filmach. To są dwie nowe wodoodporne kurtki od Raso. Co ciekawe, producent na początku na stronie miało pewnego rodzaju błąd, ponieważ te kurtki pojawiły się w tej samej cenie i z tym samym opisem, natomiast to nie są takie same kurtki i one się od siebie bardzo mocno różnią, ponieważ pierwsza kurtka, którą wam prezentuję, ta szara, jest kurtką przeciwdeszczową na zimę. To jest kurtka z lekkim ociepleniem. To ocieplenie może nie jest bardzo grube, natomiast pojawia nam się tutaj taki cieplejszy, miły materiał, więc jest to kurtka, której należy używać jako zewnętrznej warstwy w warunkach bardzo mocno zimowych, bo ona jest po prostu w takich warunkach ciepła, albo jako warstwę na przykład na zwykłą koszulkę w takich warunkach powyżej zera. Ja w niej na przykład na zwykłej koszulce kolarskiej plus potówce jeździłem w temperaturach plus 4, plus 5 stopni i było mi komfortowo. Oczywiście pamiętajcie o tym, że kiedy mówię o tym, że dana odzież jest komfortowa podczas jazdy na rowerze, to chodzi mi o jazdę na rowerze. To nie chodzi o to, że w tego typu kurtce wyjdziemy przy plus 4 stopniach na zewnątrz, będziemy stali pod ścianą i będzie nam komfortowo. Nie o to chodzi. Odzież ma być komfortowa wtedy, kiedy pojawia się wysiłek, kiedy pojawia się wydzielanie ciepła przez organizm, a nie kiedy sobie staniecie gdzieś na zewnątrz na deszczu i będziecie się zastanawiali, czemu jest mi w tej kurtce zimno, skoro miała być na taką temperaturę. Mówimy o ruchu, o jeździe w danych warunkach. Kurtka szara, fajny kolor. Oczywiście dla osób, które lubią tego typu bardziej stonowaną odzież, bo dobrze wiemy, jak to tutaj wygląda i że wiele osób używa tego typu odzieży wyłącznie w kolorach bardzo jaskrawych. Kolor szary, jeżeli chodzi o krój, jest dość dopasowany, ale nie wszędzie. Zwróćcie uwagę, że to jest M-ka i ona jest bardzo mocno dopasowana na dole. Po prostu ten ściągacz w tym miejscu jest bardzo, bardzo mocny. Natomiast krój u góry i na rękawach taki już bardzo dopasowany nie jest. Jest komfortowo, nie ma problemu z prostowaniem rąk, zajmowaniem jakiejkolwiek pozycji za kierownicą. Mamy ściągacze w rękawach, one nie są bardzo mocne. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest lekki odstęp, więc warto to wziąć pod uwagę i na przykład zakładać rękawice na tę kurtkę, kiedy robi się zimniej, bo po prostu sam ściągacz nie jest na tyle mocny, żeby wam zapewnić tutaj ochronę przed wiatrem, który mógł się dostawać do środka. Mamy zwykły, prosty zamek. Zamek jest, jak widać, tutaj zalaminowany od zewnątrz, żeby się woda nie dostawała. Mamy wysoką stójkę i z tyłu mamy taką dość pokaźną klapę na 4 litery, która ma nas chronić przed wodą. No i oczywiście standardowo pojawiają nam się tutaj z tyłu trzy kieszonki. Jeżeli chodzi o wodoodporność, to przetestowaliśmy ją tak naprawdę dopiero 2 dni w deszczu i w takich klasycznych warunkach polskiego przedwiośnia, czyli śnieg zmieszany z deszczem, czyli wiecie, taki polski marzec, trochę zimy, trochę lata, raz pada śnieżyca, raz jest gwałtowny opad deszczu, to ta kurtka sobie radzi. Natomiast moje wrażenia są takie, patrząc po tym, jak materiał się zachowywał w kontakcie z wodą, że ona oczywiście nie zapewni wam pełnej wodoodporności w takich naprawdę hardkorowych warunkach. Czyli jak pojedziecie przez x godzin w deszczu, to oczywiście ta kurtka w końcu przemoknie. Natomiast kiedy mówimy o takich dniach, zwłaszcza jak teraz, kiedy często jest dużo wody na drodze, kiedy jest dużo błota, kiedy generalnie rzecz biorąc bardzo często mamy kontakt z wodą chlapiącą spod kół, to ta kurtka jest, myślę, że ciekawą opcją albo ciekawą alternatywą na przykład dla softshella, bo z grubsza rzecz biorąc ma podobne właściwości, jeżeli chodzi o ochronę przed zimnem, a przede wszystkim na pewno dłużej niż softshell chroni was przed wodą, więc myślę, że to jest dobre w przypadku oferty Raso uzupełnienie właśnie do softshella. Jako alternatywa dla softshella, dla tych, którzy częściej jeżdżą w gorszych warunkach i bardziej szukają czegoś, co będzie nie tyle ciepłe, co będzie
jako tako ciepły, a przy tym wszystkim będzie miało lepszą odporność przez wodę, bo przed wodą, bo główną problemem była właśnie dla Was wodoodporność albo jej brak. Więc tak to w przypadku tej kurtki wygląda. Jeżeli chodzi o oddychalność, nie jest ona rewelacyjna. Czuć, że jakaś membrana w tej kurtce jest. Ja nie znalazłem informacji, jaka dokładnie jest ta membrana. Na pewno kurtka oddycha, natomiast jeżeli porównuję ją na przykład z softshellem Raso, to ta oddychalność moim zdaniem jest gorsza. Czyli jednak przez tą barierę wodoodporną ta kurtka oddycha gorzej. Oczywiście nie ma tej porównania, jeżeli chodzi o pokazaną przed chwilą kurtkę JMP, ale tamta membrana jest moim zdaniem bezkonkurencyjna, więc tutaj te, powiedzmy, właściwości i odczucia są zupełnie inne. Natomiast kurtka oddycha. Natomiast ta oddychalność jest tak moim zdaniem na poziomie 10, może 20 tysięcy gramów. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, nie mam na ten temat konkretnych informacji i mam nadzieję, że one się też kiedyś w Raso pojawią. No i last but not least, ostatnia kurtka, ostatnia z nowości od Raso. Tak jak Wam mówiłem, kurtki było pisane tak samo, a teraz chyba dobrze widać, że to są zupełnie inne kurtki. Kolejna kurtka przeciwdeszczowa, natomiast ta kurtka jest po prostu letnią przeciwdeszczową wiatrówką. To jest kurtka absolutnie pozbawiona jakiegokolwiek ocieplenia. Ma bardzo ciekawy środek, jak widzicie. Bardzo fajnie wyglądający materiał z membraną. Jest to kurtka, która jest po prostu cienką kurtką, którą warto wrzucić na przykład ze sobą do torby albo do kieszonki, kiedy wybieracie się na rower w niepewny pogodowo dzień, w lecie, na wiosnę, jesienią. Zimą myślę, że to jest kurtka dla specyficznego typu rowerzysty. W tego typu cienkich kurtkach jako odzieży zimowej potrafi jeździć maniek jako kolarz zawodowy, ale ma pod spodem na przykład trzy inne warstwy. Dla mnie to już jest trochę za dużo zachodu, więc ja bym tę kurtkę traktował jako właśnie warstwę izolacyjną przed zimnem, przed wiatrem i przed deszczem w okresie wiosny, lata i jesieni, bo tutaj sprawdzi się bardzo dobrze, bo z jednej strony, kiedy na przykład będziecie w wysokich górach, trzeba będzie ubrać po prostu wiatrówkę na zjazd, to sprawdzi się ona tak samo dobrze, jak takie cieniutkie wiatrówki, które nie mają dobrych parametrów, jeżeli chodzi o wodoodporność, ani o oddychalność, a przy tym wszystkim przez to, że ona trochę lepiej oddycha niż takie kurtki a la Cerata, to jednak, kiedy trzeba będzie przejechać dłuższy dystans w tej kurtce, to również problem nie będzie. Ja je używałem przede wszystkim na szosie, ze względu na to, że jest moim zdaniem dość mocno dopasowana. Tak jak poprzednia szara kurtka, to też jest MK. I fajne jest to, że kiedy właśnie ubieracie ją na szosę, to ona nigdzie nie powiewa, nigdzie nam się nie nadyma od wiatru. Ma dość wysoką stójkę, jak widać. No i cóż, też jest zalaminowany zamek. Materiał jest bardzo miły w dotyku, taki miękki. Jeżeli chodzi o odporność na wodę, to również przetestowałem ją przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie warunki wiosny, czyli złapał mnie deszcz na rowerze, natomiast to był deszcz, który trwał może około 10 minut. I kurtka w takich warunkach nie przemokła. Dobrze to widać, kiedy faktycznie padnie na nią woda, padnie na nie krople wody, to ona utrzymuje te krople wody na powierzchni. Natomiast wydaje mi się, że wodoodporność będzie na podobnym poziomie jak w przypadku tej kurtki szarej, czyli kiedy miałoby chodzić o całodzienną jazdę w deszczu, no to ona w końcu przemoknie. Natomiast dobrze chroni przed mrzawką, przed takim deszczem, który jest porywisty, nazwijmy to, ale jest mimo wszystko przelotny. Jeżeli chodzi o krój, tak jak mówiłem, dopasowana, z tyłu znowu nam się pojawia tutaj klapa, która chroni 4 litery przed wodą wylatującą spod koła. No i mamy znowu tradycyjnie kieszonki. W przypadku tej kurtki mamy do czynienia z dwoma dość dużymi kieszonkami. Więc w sam raz, żeby zmieścić coś na taki krótszy wypad. Natomiast jakbyście potrzebowali więcej kieszonek, no to raczej trzeba ubrać coś pod spód, bo to jednak te kieszenie są tylko dwie, a jednak większość z nas przywykła do tego, że w koszulkach czy bluzach kolarskich pojawiają nam się trzy kieszonki. Tak jak mówiłem, na razie powstrzymam się przed większą oceną, jeżeli chodzi o plusy i minusy, bo po prostu tych kurtek jeszcze tak dobrze nie sprawdziłem. Natomiast są nowością, pytaliście o nie. Myślę, że to jest jakaś pierwsza wstępna recenzja tych kurtek, jaka się w rowerowym internecie pojawiła, więc myślę, że pierwsze informacje na ten temat już macie. Reasumując, mam nadzieję, że udało mi się przedstawić kluczowe informacje, jeżeli chodzi o te kurtki. Jest dla mnie oczywistym, że na pewno coś pominąłem, na pewno coś więcej Was interesuje. Pytajcie, nie bójcie się, piszcie komentarze, po to jest ta sekcja komentarzy, żeby też zadawać pytania o rzeczy, których ja
nie poruszyłem, o których zapomniałem, które gdzieś mi uciekły, a wiem, że czasami interesują Was rzeczy, które może dla mnie nie są oczywiste, ale każdy z nas ma swoje preferencje i zwraca uwagę na różne rzeczy w przypadku konkretnych produktów. Tak jak mówiłem na początku, linki do tych wszystkich produktów znajdziecie w opisie do filmu, tam bardziej szczegółowe zdjęcia, bardziej szczegółowe informacje z pewnością się znajdą. Mi chodziło głównie o podsumowanie moich wrażeń, no bo po to jest YouTube, po to oglądamy recenzje, żeby dowiedzieć się, jak pewne rzeczy sprawdzają się w praktyce, a takie rzeczy, które są sztywne, są techniczne, twarde dane. Oczywiście bez problemu można sobie znaleźć na stronach producentów. Więc dzięki za uwagę. Jeszcze raz Was zachęcam do subskrypcji kanału, do odwiedzin na Instagramie Bike Show, do aktywności. Jeżeli ten film Wam się oczywiście podobał, dajcie łapkę w górę, bo dla mnie jest to ważne. Siłą rzeczy jest to moja praca, a właśnie dzięki Waszej aktywności tę pracę mogę wykonywać w sposób łatwiejszy, poruszać ciekawsze tematy i mieć dostęp do większej ilości produktów i rzeczy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!